Cześć kochani, mamy 7 października. Przepraszam Was, ale w tym roku miałem dużo rzeczy na głowie i rodzinnych spraw, plus sprawy związane z BPAF.netem i niestety, ale troszeczkę zaniedbałem swój kanał i profil na Facebooku. Myślę, że to i tak będzie z pożytkiem finalnie dla pszczół, bo dużo było różnych działań i które po prostu przyniosą efekt w przyszłym roku. 7 października, pasieka praktycznie zakarmiona. Wiadomo, że teraz się u nas troszeczkę to przesuwa, natomiast mogę powiedzieć, że dzisiaj jest zakarmiona i sezon praktycznie zamykam. W aucie zwożę ostatnie korpusy, zapakowane po czubek. Rozgoniłem dzisiaj jeszcze jedną rodzinę trutową. Strutowiałem jakiś czas temu, ją przestawiałem. Została garstka pszczół, została też wyrabowana przez pozostałe rodziny, więc nie było problemu z ramkami, z pokarmem. I jedną rodzinę jeszcze dzisiaj musiałem połączyć. Ten sezon był ciężki dla mnie, bo miodowo było ok, natomiast była masa pracy. Matki w odkładach nie były przyjmowane, ciągle się coś działo. Na koniec jeszcze straciłem dwie matki. Prawdopodobnie była kwestia tego typu, że one już były stare, aczkolwiek ja myślałem, że mają 2 lata, bo kupowałem je tak jako roczne, nieważne. Także sezon uważam i tak mimo wszystko za udany, bo udało się rozpocząć działalność przy BPAF.necie, przystąpić do BPAF.netu, za co też jestem bardzo wdzięczny Urzędowi Miasta, wiadomo, ale również naszym liderom w Lublianie. Przy okazji pozdrawiam wszystkich z programu BPAF.net. No i tyle, no zaczynamy, znaczy w zasadzie zakończyliśmy, a w zasadzie zaczęliśmy sezon 2019. 9 rodzin zazimowanych, mam nadzieję, że będzie 100% przeżyć. No i w przyszłym roku zaczynamy ostro działać. Takie tam pszczelarstwo, amatorskie hobby, żeby się oderwać od rzeczywistości. No okej, trzymajcie się kochani, może jeszcze coś w tym roku wrzucę, ale zobaczymy, nie? Teraz czeka mnie zakup nowych uli, nowe 4 rodziny na innym stanowisku. Na razie nie zdradzam, też już coś było na kanale. Także ten pasieka, uwielbiam ten widok, się to pięknie prezentuje. Trzymajcie się kochani, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć.